ucząc się przez parę lat osteopatii, w pewnym momencie dochodzicie do przekonania, że jesteście już przychładni. Możecie wiele zdiagnozować, możecie wiele naprawić. Ale w moim życiu zawsze tak się działo, że bardziej mnie interesowały momenty, w których nie byłbym w stanie pomóc pacjentowi. Zadawałem ciągle sobie pytania, do jakich informacji z życia tych pacjentów nie docierasz. I właśnie uzupełnieniem tego faktu jest fizjoenergetyka. Ona cię wprowadza na zupełnie inne wody wiedzy, poznania. Biochemia, system informacyjny, pamięciowy, strukturalny. Okazuje się, że na to wszystko można wpływać w zupełnie inny sposób, który uczyliśmy się czy w ramach studiów osteopatycznych, czy fizjoterapeutycznych. I jest to nowa ścieżka, dająca nowe możliwości. To jest tak naprawdę taka esencja, taka synteza podejścia całościowego do pacjenta. I to już wydaje mi się, takie mam odczucie, że jest to szkolenie dla terapeutów, którzy już parę lat z pacjentami przepracowali. Na początku jest zawsze tak, że próbujemy technik, staramy się to my wpłynąć bardziej na pacjenta, a w fizjoenergetyce jest to raczej takie podejście, że to pacjent nam mówi, co mu potrzeba, stosuje minimalny bodziec, a on ma zadziałać. The more you know, the more complicated your patient become. And you have to have a method where you can, like Sherlock Holmes, find out what's the hidden cause of the problem. And then your results gonna get much better.